widzieliśmy te przerażające filmy z TikToka z tańczącymi dziewczynami. Nawet podzieliłem się tą modą w jednym z moich wcześniejszych filmów. Film został udostępniony przez kanał na YouTube BlaBla, który jest popularny w społeczności mówiącej po arabsku. Oryginalnym źródłem filmu jest TikToker Nika Eles. Analizowałem podobny klip tej użytkowniczki w jednym z moich wcześniejszych filmów, ale ten przewyższa wszystko. Podczas tańca wszystko wydaje się być zabawą, ale to, co dzieje się później, jest przerażające. A teraz powiedzcie mi, co jest nie tak z tą twarzą? Dlaczego wyskakuje na nas? Wielu ludzi w komentarzach pisało, że mieli potem koszmary. W Stanach Zjednoczonych rozsiane są mosty płaczących i krążą o nich różne legendy. YouTuber Hunting Witch bada ten most w stanie Delaware. Zespół zatrzymuje się na moście, a w oddali można usłyszeć słabe buczenie. A być może był to właśnie płacz. Później znajdują dziwne odciski dłoni na tylnej części swojego pojazdu. Gdy przestają nagrywać, słyszą coś jeszcze. And then all we hear like tires screeching very faintly, and then out of nowhere, this scream. As a woman scream too. That just. Chociaż nie udało się uchwycić tego tajemniczego krzyku na kamerze, to jednemu z widzów udało się coś uchwycić w ciemnościach. Delikatny szloch, jakby jęk, który można usłyszeć tuż przed wypowiedzią Kayla. Wsłuchajcie się w to uważnie. Słyszeliście to? Myślę, że jest to naprawdę płaczący most, a jeśli legenda jest prawdziwa, jej planem jest was utopienie. Chata Diabła jest domem dla mrocznej istoty. Zespół na YouTube Twin Paranormal powraca do tego miejsca po pierwszej wizycie, podczas której ujrzeli coś złego. Na podstawie wcześniejszego doświadczenia wiedzą dokładnie, gdzie jest zło. Ta pięciopokojowa willa wydaje się być spokojna i odległa. Ale w tym miejscu aktywne są istoty paranormalne. We hear you. Yeah, that was something. Do you remember us by any chance? Can you kind of give us a sign, please? They just made a jingle once. What? That was a whistle. Ten film został wysłany na Reddita przez użytkownika o nazwie Asleb. Ten redditor napisał: uwaga, dzieci bawią się w jaskini. Tak więc spójrzmy na to i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Drugi użytkownik zapytał, na co patrzymy? Na co redditor odpowiedział, na przypadkową plastikową łódkę dla dzieci w wodzie w jaskini. Co prawda nic szalonego, ale bardzo przyprawia o zdziwienie, gdy zrozumieliśmy, na co patrzymy. Rozmowa ciągnęła się dalej i ktoś napisał, a co dokładnie widzieliście? Jestem tego bardzo ciekawy. Na co redditor odpowiedział. Była grupa trzech osób, które nas śledziły. Zaczęli rzucać kamieniami lub stukać w ściany. Nie mogliśmy dokładnie stwierdzić co, a może raczej nie chcieliśmy tego odkryć. Wydawali się być bardzo pijani, więc prawdopodobnie próbowali nas przestraszyć, ale no nigdy nie wiadomo.
Wygląda na to, że nadszedł czas, aby opuścić tą jaskinię. No i wydaje mi się, że gdyby tam zostali, sytuacja tylko mogłaby się pogorszyć. W kwietniu 2023 roku farmer z okolic Austin w Teksasie uchwycił tajemnicze stworzenie na kamerze. Jego córka opublikowała to zdjęcie, pytając ogół internetu, co to ma być. Kanał YouTube Projekt Misterii udostępnił to nagranie swojej widowni. Po usłyszeniu pewnych dźwięków na zewnątrz, farmer poszedł to sprawdzić. Obok obory zauważył to stworzenie. To, co go zaniepokoiło, to sposób, w jaki się poruszało. Dalsze nagrania z kamery bezpieczeństwa uchwyciło to stworzenie z bliska. Postać ma długie kończyny, ogromne czarne oczy i wydaje się być wychudzona. To wydaje się sugerować, że jest to istota pozaziemska. Ale czym ta istota jest zainteresowana? Myślę, że gdyby planowała porwanie, nie oglądalibyśmy tego filmu. No a może po prostu była głodna. Z poltergeistem sprawia, że nawet codzienne obowiązki stają się interesujące. YouTuber Courtney Marks udostępnia nagranie, na którym widać, jak poltergeist zakłóca jej pranie. Po nietypowym ruchu drzwi widać, że Country na chwilę zatrzymuje się, zanim rzuci swoje ubrania na podłogę w korytarzu. Następnie odwraca się i schodzi na dół, sprawdzając ciągle swój telefon. W mojej opinii sprawdza nagranie z kamery, żeby upewnić się, że nie zwariowała. Drzwi nie zamykają się całkowicie, tylko lekko zatrzaskują. Wydaje się uderzać w coś i zostają odbite. No ale co mogło to spowodować? Kąt jest niefortunny, bo nie widzimy tego dokładnie. Ale sądząc po jej reakcji, wydaje się, że nie było na to wyjaśnienia. Przypuszczam, że jest przyzwyczajona do życia z poltergeistami. Ta inkwizycja pozostawiła za sobą mroczną historię. YouTuber Alberto Del Arco odwiedza ten opuszczony dom, a to, co znajduje w środku, jest przerażające. Podczas eksploracji opuszczonego domu dostrzegają coś w pustym budynku. Nie widzę dokładnie, co tam jest. Wygląda na lekkie, przesuwające się cienie, ale to nie jest klarowna postać. Niemniej jednak wystarczy, by ich przestraszyć. Czy po zobaczeniu tego kontynuowalibyście taką wyprawę? Ja myślę, że raczej bym odpuścił. W Domu Tajemnic w Mount Morris przewinęło się wiele zespołów badawczych poszukujących zjawisk paranormalnych. Zespół Spirit Walk Paranormal na YouTube jest jednym z nich. Po wejściu do domu zespół uchwycił niezwykle przerażające EVP. Głos mówi, większość z nich jest młoda. To sprawia, że zastanawiamy się, kto. W miarę jak kontynuują poszukiwania, znajdują tę lalkę. Ale czy jest ona opętana? Niektóre głosy zdają się tak sugerować. Po zbliżeniu się do lalki, ich miernik IMF gwałtownie wzrasta. I to staje się coraz to bardziej przerażające. Podczas gdy miernik IMF nadal wzrasta, słychać dwa przerażające głosy. Jeden po drugim. That's a 6. 5.5, 5.7, 6, 1. This is higher than the spike that we got in the attic. Na podstawie odczytów miernika IMF i słyszalnych głosów sądzę, że ta lalka może być naprawdę opętana i myślę, że ich dochodzenie uwolniło demona wewnątrz.
strange high EMF spikes in the room, a spirit says. Then, as I move closer to the closet where the doll has been, another spirit warns us by saying, Zespół na YouTube Ouija Brothers prowadzi dochodzenie w tym nawiedzonym domu i zanim w ogóle wejdą do środka, słyszą już przerażające dźwięki. Po wejściu usłyszą jeszcze bardziej niepokojące odgłosy. Obviously got Mart back on the channel, it's great to have him with us yet again. And yeah, the reason... What the f*** was that? What was that? That was a banshee or something. Trochę później słyszą to znowu. Podsłyszę kilka wyraźnych i niewyjaśnionych odgłosów. Nie słyszę brzęczenia łańcuchów, ale być może mikrofony tego nie uchwyciły. So you could do that very same thing tonight for us three. Myślicie, że faktycznie ktoś był tutaj przywiązany? Do it again, louder. What can you hear? No, to miejsce zdecydowanie skrywa swoje mroczne tajemnice. A teraz mam dla ciebie wyzwanie. Ponieważ dotrwałeś aż tutaj, oznacza to, że film ci się podoba, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę. Jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał oraz zaznacz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A jeśli jesteś ciekawy na przykład jak wyglądam, to zapraszam cię na mojego Instagrama xpuffyx. Za każdego followa postaram się odwdzięczyć serduszkiem. Położone w Wielkiej Brytanii lądowisko Slab to klub lotniczy, ale to nie wszystko, co się w nim kryje. Zespół z PR Paranormal Group na YouTube udostępnia dziwny, anomalny błysk, który został uchwycony na kamerze monitoringu w muzeum. Choć ten błysk jest krótki, zespół nie był w stanie znaleźć logicznego wyjaśnienia. Próbowali to obalić, ale nie udało im się. Bez jasnego pomysłu na to, co znajduje się w okolicy, trudno powiedzieć, czym można to wytłumaczyć, ale jedno wiem na pewno. Bezpośrednie patrzenie na to światło nie jest zalecane przed snem.